Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Został dodany nowy update, a raczej zostanie dodany. Jestem obecnie na serwerze testowym, gdzie mam wczesny dostęp do najnowszej aktualizacji. I dopalacz. I 400 km na godzinę mamy w kieszeni. I jedziemy teraz na zupełnie nową wyspę do robienia różnorakich stuntów. I teraz tak, ta Audica to jest nowy samochód ogólnie, ale jest w grze w dwóch wersjach. Ta wersja jest taka wyścigowa, do ścigania się, jest przyczepna, szybko przyspiesza, ale nie da się nią driftować. Jest natomiast druga wersja tego samochodu. Ten samochód jest legendarnie szybki. Tak szybki, że ciężko go opanować w drifcie i raczej nie będzie to samochód, którym będziesz cały czas cisnął gaz na maksa. Strasznie, naprawdę. Ciężko go opanować, ciężko go nawet zrozumieć, ale ta wyspa jest stworzona właśnie do tych hardkorowych samochodów, więc jednym z tych nowych samochodów jest Honitron, którym właśnie teraz jadę. Uwierzcie mi, jest równie szybki i równie trudny w opanowaniu. Oczywiście napęd na 4 koła. W grze pojawiła się nowa opcja wspomagania, czyli mieliśmy do tej pory tylko i wyłącznie wspomaganie przy drifcie, ale została dodana opcja wspomagania podczas stuntów i tutaj chodzi o grindowanie po... Czekajcie, ja to chyba zaraz wam pokażę. O, tutaj mamy coś takiego. Tutaj po tym możemy sobie taki grind robić, jakbyśmy jechali deskorolką, tylko że robimy to samochodem. Zobaczcie, pyk. I moim zdaniem jest to głupie, no nie będę tu się gryzł w język, jest to głupie, no nie podoba mi się to. Tutaj mamy takie jak od monsterów z The Crew 2 rampy, po których będziemy driftować wbrew grawitacji, oni tutaj to tak nazywają i to jest takie całkiem jeszcze w miarę okej, nie? Ale to grindowanie po tych barierkach moim zdaniem jest słabe. I sobie robimy o coś takiego, nie? I za to dostajemy dodatkowe punkty, więc jest nowa playlista. W tej nowej playliście mamy 10 nowych zawodów, które możemy sobie ukończyć i część z tych zawodów, a raczej większość, jest właśnie na nowej wyspie. Zobaczmy, jak wyspa wygląda z lotu ptaka. Jest, no, spora, tak? Ale nie ma to jakichś takich większych atrakcji, typu, nie wiem, jakieś góry, albo jakieś tam offroady, czy coś takiego. To jest stworzone tylko i wyłącznie dla honiganów. Takich jak ty. Zobacz. I tutaj sobie możemy porobić różne tam stunty i takie tam. I powiem wam, że podczas gdy się robi te playlisty, tą playlistę właściwie, jesteście w stanie bardzo dobrze poznać tę wyspę, więc nie ma specjalnie co tutaj zwiedzać, po prostu od razu róbcie sobie playlistę. Niestety nie byłem w stanie jej ukończyć, dlatego że na tym serwerze testowym mamy jeszcze taką wersję beta tej gry i tych wszystkich aktywności tutaj, więc nie wszystko tu działa. Ale pokażę wam, jak ona wygląda, a za chwilę przejdziemy sobie też do nowych samochodów, które zostały dodane. Częściowo wam pokazałem i też powróciły samochody z The Crew 2. Nie wszystkie jeszcze, ale część, jeśli graliście w The Crew 2, mieliście jakiś samochód, który się nie przeniósł z The Crew 2 do Motorfesta, no to teraz lista tych samochodów, które powróciły, się powiększyła. I zdaje się, że ten chyba też nie był od początku Motorfesta i też powrócił. Więc tak, pokażę wam, jak wyglądają te zawody. Więc tutaj musimy zdobyć sobie, w zależności od tego, jaki poziom trudności sobie wybierzemy, musimy zdobyć taką czy inną ilość punktów minimalnie. No i tutaj naszym zadaniem jest robić takie różne stunty i to jest spoko, nie? Driftujemy sobie wokół tego, okej. Okay. Takie klasyczna gymkana, prawda? I tutaj też sobie robimy drifting. Okej, tak? I przechodzimy tutaj. Tutaj mamy tego, że tak powiem, wall drifta. Za to dostajemy dużo punktów.
Ale jedziemy kawałek dalej i za chwilę mamy to grindowanie. Ja wam polecam te asysty mimo wszystko sobie włączać, te asysty driftowania w trybie komfort, bo bez tego ciężko jest zrozumieć, co się w ogóle z samochodem dzieje, naprawdę. Jest głupio. Jest po prostu głupio jeździć, a z tym jest, no, trochę przyjemniej. Więc tutaj mamy to grindowanie, które, no, jest, ale, no, mi to nie pasuje. Chyba w którejś Gymkanie było to, nie? Tak, i tutaj mamy tą asystę i też... To jest dziwne. Ja tutaj ręcznego trochę używam, tapuję gazem, hamuję hamulcami nożnymi, jakby... No. Ciężko naprawdę zrozumieć, co się z tym samochodem tutaj dzieje. Może jest to jakaś taka wersja jeszcze wczesna, w której dali sobie czas na naprawianie tego. W każdym razie te zawody są tutaj zbugowane, bo nawet jak zdobędziesz tam maksymalną ilość punktów, nie wiem, 16 tysięcy punktów czy tam więcej, to pokazuje ci, że zdobyłeś 0 i nie możesz przejść dalej. No ale pewnie w finalnej wersji gry, jak już wy sobie zaczniecie tam grać, czy my, to będzie wszystko działać normalnie i wtedy sobie zrobimy tą całą playlistę. Tak czy inaczej, nie wszystkie te zawody, które tutaj robimy, są tylko i wyłącznie na tej wyspie. Będą też na tej dużej mapie. No to w sumie też jest wyspa, tak? Ale no, nie tylko tutaj na tej stanterskiej, honiganowej wysepce będziemy wszystko robić. Także spoko, gdzieś tam sobie pojedziemy. Będzie tam wyścig na czas i takie tam. Nie chcę wam spoilerować, sami sobie zobaczycie. Tak, i zobaczcie, zdobyłem sobie tam 7400 punktów. O, teraz mi się zaliczyło, okej. Okay. Wcześniej dostawałem po 0 punktów. Mogę przejść sobie playlistę dalej, ale już wolę chyba sobie przechodzić na tym moim save'ie, bo niestety nie przenoszą się te wszystkie rzeczy na mojego save'a, więc będę musiał robić wszystko od nowa. Tego nie chcę. Chciałem sobie tak mniej więcej sprawdzić, o co tutaj chodzi, żeby móc wam też powiedzieć. I zobaczcie, mamy też inny ekran zakończenia zawodów. Teraz mamy wszystko jakby razem. Nie musimy czekać i przeklikiwać wszystkiego po kolei. Tak, tylko sobie klikamy raz i wychodzimy, więc to też jest takie usprawnienie. Pokażę wam teraz nowy samochód. To jest Chevrolet. To jest zupełnie nowy pojazd, który został dodany do gry. Tutaj mamy takiego dziada. To jest Chevrolet 3100 Big Block Edition. I jest, no, mocno przerobiony. To nie jest wersja Honigan, to jest po prostu taki motorfestowy samochodzik zrobiony. Hardkorowy, jak widzicie. Silnik mamy montowany centralnie. Ja go trochę powyginałem, on nie ma takiej wygiętej karoserii, jak teraz widzicie. Także silnik jest, siedzi sobie tutaj na pace i mamy wydechy ze świateł z tyłu, zobaczcie. No i jest totalnie szalony, tutaj chyba mam maksymalnie ulepszoną wersję tego samochodu teraz. Więc, no jest szybki, to jest Street Race 2. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda na mapce nowa wyspa. Więc teraz możecie sobie wbić do Motorfesta i zobaczyć, że tej wyspy nie ma. Nie jest jakaś potężna w skali całej mapy, jest mniej więcej wielkości lotniska, które tutaj jest, nie? Takie, w porządku. No na pewno fajnie, że jest to jakoś tam oddzielone, prawda? Że nie zrujnowali któregoś z tych terenów tutaj. Swoją drogą, mają sporo do dyspozycji, prawda? Bo zobaczcie, mamy tutaj ten nowy teren, prawda? Ale mogą wykorzystać, albo mogą coś nowego dobudować, prawda? Albo mogą jeszcze wykorzystać wyspę, która jest tutaj, na którą nie można sobie pojechać. No, jest dużo możliwości, jeśli chodzi o The Crew Motorfest i nie mogę się doczekać, kiedy oni coś z tym zrobią. A my zobaczmy sobie nowego, kolejnego Honigana. Nie mogę wam niestety pokazać wszystkich, bo nie wszystkie odblokowałem. Na przykład będzie ten Mitsubishi Lancer 9, którego dostaniecie za wykonanie playlisty honiganowej. Dobra, i tutaj jeśli chodzi o Honigany dostępne w salonie samochodowym, to jest tak jak widzicie, mamy te dwie Audice, Honicorna i mamy oczywiście Porsche, które wygląda sobie tak. A chyba znacie ten samochód, zwłaszcza osoby, które grają w Forza Horizon 5, bo
tamten samochód już był. Tak wygląda sobie środek. W sumie nie pokazałem wam środka Audicy, ale ten smaczek zostawię dla was. Jest tam jedna fajna rzecz, którą w sumie mógłbym wam pokazać. Zwłaszcza jeśli chodzi o nogi. Nie jest to żaden glitch ani nic takiego. Tylko postać ma w ciekawym miejscu nogi. Ciekawie to wygląda. Zupełnie inaczej niż w każdym innym samochodzie, który wygląda jak taki zwykły drogowy samochód. Zobacz na to cudo. Ej, ja nie wiem, oni chyba zmienili jakoś kolory tutaj na tym wyścigu, ale wygląda przepotężnie ten samochód. Początkowo myślałem, że to jest jakaś taka wersja tej Audicy z Decru 2 albo coś takiego, ale to jest kompletnie oddzielny model i zobaczcie, jak świetnie zrobili bodyki, ten spoiler z tyłu, tak, jest poszerzony, te światła z przodu wyglądają genialnie, ale zobaczcie środek. Środeczek jest totalnie wyszczuplony, tak, mamy tylko tam jakąś prostą deskę rozdzielczą i w zasadzie tyle. W ogóle fajne jest to, zobaczcie, tam mamy pedał do gazu, normalnie widać, jak postać nadepuje ten pedał, nie? Po prostu depta. Super to wygląda. Dużo jest tutaj detali, ale przede wszystkim ten cały tył, bodyki, tak to wszystko ładnie tutaj pasuje. Genialnie zrobiony samochód. Więc to jest kolejne nowe auto. I cyk! I tutaj mamy takie oto Camaro z wystającym silnikiem bez maski. Nie jest to wersja driftowa, to jest taka wersja, która przy okazji może być driftowa, jak i zarzuci dupę. No i tu musimy akurat w tym wyścigu zrobić takie różne stanty, skoki i tak dalej. Nie, tutaj precyzyjna jazda, o, tym samochodem precyzyjna jazda to nie jest łatwa sprawa, ale zobaczcie, jak tu pięknie wystaje silnik z tej maski. Naprawdę sztosik. I zobaczmy sobie jeszcze z kokpitu, wygląda sobie tak, no tutaj już. Nie, no dobra, też wygląda surowo, prawda? Jest jednak stare Camaro, zobaczcie, mamy tutaj elektroniczne jakieś zegary, nie? No, przerobiona w stylu Honigan. Kurka. I też tu musimy robić te grindowanie i tak dalej. Jakieś tam kombosy. Ciekawa jest ta playlista, ale trochę taka zbyt szalona jak dla mnie. Dobra, wyjdziemy sobie stąd i pojawiły się nowe opcje, jeśli chodzi o ustawienie gry. Ja się bardzo cieszę, że w końcu dodali coś takiego jak wyłączenie tych replayowców. Ej, kojarzysz ten moment, gdy jedziesz sobie normalnie drogą i nie wiesz, czy samochód przed tobą to jest ruch uliczny, czy to jest inny zapisany jakiś replay, prawda? Tych takich szalonych drive-atarów, które sobie tutaj jeżdżą. I ja często po prostu nie wiedziałem, który jest który i po prostu waliłem w trafika, bo nie wiedziałem, że mogę przez niego przeniknąć. Więc teraz możemy sobie to wyłączyć. Nieco opustoszeje trochę ten świat, w którym będziesz się tutaj poruszał, ale ja już miałem naprawdę dosyć tych drive-atarów, czy tych replayowców, którzy gdzieś tutaj sobie jeździli. Jak sobie zaczynasz o takie jakieś zawody, czy tam jakiś tryb dodatkowy, to oni się pojawią, ale w takiej jeździe dowolnej już tego dziadostwa nie będzie, bo inaczej tego nazwać nie można. Mnie to strasznie wkurzało. Czasami chciałem sobie też realistycznie pojeździć i wiesz, wyskakiwali ci z każdej strony. Strasznie wkurzające. Została ulepszona też nasza asystentka Kara, ale nie wiem pod jakim względem. Ponoć mamy tutaj więcej opcji. Open Music Player. Ok, ja i tak mam muzykę wyłączoną i tutaj mamy Remove Waypoint. Ok, to sobie możemy zrobić. Mamy też nowe filtry na mapie. Tylko muszę sobie wejść na mapkę. O, właśnie. Więc tutaj macie po prawy, w prawym dolnym rogu macie filtry. No i tutaj możecie sobie włączyć albo wyłączyć jakieś playlisty, które was interesują lub nie interesują, na przykład coś sobie zrobiliście, już nie chcecie brać w tym udziału, albo nie chcecie, żeby wam zasłaniało mapę, no to możecie sobie teraz to powyłączać lub włączać, macie dostęp do filtrów. No a poza tym możemy sobie teraz przenosić w bardzo prosty sposób części między samochodami, czyli tutaj mamy jakąś tam furkę, no i załóżmy, że chcemy sobie tutaj przenieść części z tej furki do tej, no i sobie przenosimy, nie? I teraz mamy w tej furce te części, które mieliśmy w tamtej furce. I tyle. Także funkcje z Decru 2 właściwie dali tutaj do Motorfesta. Nic nadzwyczajnego, ale na pewno ułatwi życie graczom, którzy tych części mają już bardzo dużo. A ponoć niektórzy z was mają już wymaksowane te samochody w tych takich częściach legendarnych, złotych.
No, jestem ciekawy, co wy będziecie sądzić o tej aktualizacji. Na obecną chwilę dla mnie... Wiesz, ja lubię tą historię Kena Blocka. On miał związek z YouTube'em, YouTube jest dla mnie bliski i fajnie, że ten chłop jakoś się gdzieś tam wybił na tym YouTubie, nie? Że tam był sobie tym rajdowcem, mieli jakiś pomysł, zrobili tą markę Honeygun, zaczęli naprawdę zajebiste rzeczy odpierniczać od tego pierwszego tuningu i tych pierwszych stuntów Subaru i tych pierwszych filmów. No kurde, fajnie to wyszło, szkoda, że chłop wziął i umarł. Tutaj w tej playliście będziemy mieli nawiązania do Kena Blocka. Nie będziemy mieli natomiast nawiązań chyba do jego córki, która zdaje się kontynuować cały ten pomysł na stunty. Może nie do końca stunty, ale ona na razie, z tego co widziałem, to uczy się w ogóle takiej hardkorowej jazdy samochodami torowymi. Strasznie lubiłem te jego filmy, one były wykonane pod kątem i reżyserskim, i stunterskim, i szpanerskim na mega, mega wysokim poziomie. Cieszę się, że do Motorfesta została dodana ta marka i będzie można świętować i czcić Kena Blocka tutaj. Bardzo fajnie, że tak to zostało tutaj rozwinięte i dodane. Nie wiem, czy zobaczymy drugiego takiego crazy gościa, jeśli chodzi o robienie stuntów, jak Ken Block. Ale może niedługo ktoś się taki pojawi i zrobi hałas w kwestii motorsportu. Mam nadzieję. A was zapraszam na kolejne odcinki z The Crew Motorfest. Trzymajcie się, do następnego.